Czy programy DAW różnią się wydajnością używając tych samych wtyczek podczas produkcji muzyki? Też zadawałem sobie to pytanie, zrobiłem testy i odpowiedź znajdziecie w moim nowym filmie. Zapraszam. Cześć. Nurtowało mnie pytanie, czy programy DAW różnią się wydajnością między sobą? W przypadku, kiedy używamy tych samych narzędzi, mam na myśli instrumenty VSTi, również wtyczki efektowe. Teoretycznie host, czyli program nadrzędny, powinien być przezroczysty wydajnościowo, korzystać dokładnie z wszystkich zasobów komputera i procesora dostępnych na danej platformie, nie wpływając na to, jak poszczególne komponenty, mam na myśli wtyczki i instrumenty, korzystają z zasobów procesora. W idealnym świecie powinno wyglądać to w ten sposób, że host po prostu udostępnia zasoby wszystkim komponentom użytym w sesji, w danym projekcie oraz w sposób idealny rozporządza zasobami, czyli rozkłada obciążenie na wszystkie dostępne rdzenie, nie dodając zbyt dużo od siebie, oddając moc obliczeniową na processing audio we wtyczkach efektowych. Natomiast w świecie realnym sytuacja z reguły wygląda inaczej i od tego, jak DAW rozporządza zasobami, od tego zależy, jaką finalnie otrzymamy wydajność i jak wiele wtyczek efektowych, jak złożone projekty będziemy mogli kreować. To, jak skutecznie będziemy mogli rozłożyć obciążenie na procesor, zależy od rodzaju też projektu, ponieważ kiedy projekt skonstruowany jest po prostu ze zwykłych ścieżek jedna po drugiej, łatwiej jest wtedy rozłożyć obciążenie na procesor niż w sytuacji, kiedy używamy na przykład przetwarzania równoległego, które nie może być przetwarzane równolegle na wielu rdzeniach, tylko jest przetwarzane przez konkretny rdzeń. Przykładem takiego przetwarzania jest tutaj na przykład suma master, na którą insertujemy wtyczki, które są przetwarzane szeregowo, do którego trafia sygnał z całego projektu. Tak samo różnego typu przetwarzanie równoległe, które musi być przetwarzane na konkretnym rdzeniu. Nie można tego rozłożyć na wiele rdzeni. Tutaj mogą się pojawiać różnego typu wąskie gardła i sytuacje, w których jeden DAW lepiej sobie radzi z takim rozłożeniem obciążenia, a drugi troszeczkę gorzej. Test powstał tak naprawdę, ponieważ moja wewnętrzna potrzeba pchnęła mnie do poszukiwania informacji na temat tego, czy pomiędzy programami DAW są istotne różnice wydajności i jakie to są różnice. Okazało się, że w internecie nie ma zbyt wielu informacji na ten temat, w związku z czym postanowiłem taki test wykonać samemu. Jest to dosyć karkołomne zadanie, ponieważ na każdym z tych programów trzeba stworzyć dokładnie identyczny projekt, zawierający dokładnie identyczny setup, jeżeli chodzi o wysyłki i użyte wtyczki. No i taki test tak naprawdę polega na tym, że multiplikujemy daną ilość ścieżek do momentu, aż cały system audio przestanie pracować i zacznie zwracać błędy bufora i te tracone bufory będą się objawiały jako takie trzaski, przerwy w sygnale lub coś tego rodzaju. Wszystkie testy wykonałem na mojej aktualnej stacji roboczej, która zbudowana jest z flagowych komponentów sprzed 2 lat. Jest to procesor AMD Ryzen 5950X, 16-rdzeniowy procesor na architekturze Zen 3 oraz 64 GB RAM. Karta graficzna nie jest istotna, ale tutaj jest użyty również RTX 3090. Platformę testową jeszcze pokażę w tabelce, żebyście mogli lepiej zapamiętać. A tymczasem przejdźmy do krótkiego omówienia i wyników testu. Teraz omówię krótko projekt testowy. Najważniejsza informacja to taka, że wszystkie projekty testowe zostały wykonane w częstotliwości 96 kHz. Chodziło mi o to, żeby szybciej obciążyć procesor. W przypadku 16-rdzeniowego procesora, jakim ja dysponuję, częstotliwość 44.1 generowałaby setki ścieżek, a chciałem po prostu zrobić to troszeczkę bardziej kompleksowo, na mniejszej ilości ścieżek, w związku z czym częstotliwość 96 kHz. Do testu użyłem bufora ASIO 512. Jest to taki bufor optymalny do tego, aby wyeliminować ewentualne zewnętrzne zakłócenia przerwań sprzętowych na rzecz właśnie swobodnej pracy procesora i tego, by pokazać rzeczywistą jego moc obliczeniową, to jaką generuje, jaką dysponuje tą mocą program DAW. 512, czyli taki optymalny bufor do pracy z miksem. W każdym programie ustawiłem maksymalną ilość dostępnych rdzeni, w moim przypadku 16. Każdy program DAW w tym przypadku miał te same warunki do pracy. Sama zawartość projektu to ścieżka audio, na której są 4 wtyczki efektowe. W tym przypadku saturacja, z Wavesa, Decapitator, Sound Toys,
TORAVERB D16, Acon Soul i ona przetwarza tę ścieżkę audio. Dwie ścieżki MIDI, na jednej jest kontakt z pianinem, a na drugiej jest Massive X z tym samym presetem na każdej ścieżce. Sama zawartość MIDI to dość sporo nut kumulujących się ze sobą, generującą całkiem sporo obciążenie polifoniczne, także ten test no, nie jest lekki dla procesora. Przy okazji pokazuje też potencjał pamięci podręcznej, bo ta akurat najbardziej obciąża podsystem pamięci, czyli mam tu na myśli duże obciążenie polifoniczne. No i te wszystkie ścieżki są multiplikowane do momentu, aż procesor zacznie nie wydalać. Sam test brzmi w ten sposób. Duże skumulowanie polifonii jest dobrym testem dla procesora, szczególnie na jego podsystem pamięci, jak również pamięć cache. W związku z czym zrobiłem tutaj taką kumulację nut, które się pojawiają w bardzo dużym zagęszczeniu, więc ich wybrzmienie generuje dość sporą polifonię i sporo obciążenia. No więc test polega na tym, że odtwarzam projekt. I dodaję kolejno ścieżki w taki sposób, by dojść do momentu, w którym projekt przestanie odpowiadać i zacznie generować trzaski i zakłócenia, dropy, utracone bufory ASIO. Dokładnie taką samą procedurę testową powtórzyłem na identycznie stworzonych projektach w każdym z programów DAW. Tutaj Reaper. Przykładowe trzaski, glitche w przypadku przeciążenia. Bitwig. Samplitude Pro. Studio One. Jak widzicie, każdy program troszeczkę inaczej obciąża procesor. Cubase. Wersja 12. I na koniec Ableton Live. Tutaj jeszcze dodam, że projekt składa się nie tylko ze ścieżek, ale również z przetwarzania równoległego. Na szynach AUX ustawione są pogłosy i te wszystkie ścieżki są kierowane do szyny master, na której jest zapięta wtyczka masteringowa z trzema modułami przetwarzania. I dokładnie taki sam zestaw obciążenia jest w każdym z projektów, na każdym programie DAW. Tu możecie sobie zobaczyć moją platformę testową. 16-rdzeniowy Ryzen 5950X, 64 MB RAM-u, RTX 3090, no i wiadomo, pamięć masowa oparta na dyskach SSD. A oto wyniki mojego testu. Najpierw skupię się na trybie 512 ASIO. Tutaj najlepiej wypadł Samplitude Pro z wynikiem 69 ścieżek. Jako drugi mamy tutaj Cubase'a z wynikiem 68 ścieżek. Jako trzeci, no tutaj małe zaskoczenie, bo myślałem, że jako Reaper będzie jako pierwszy. W trybie 512 ASIO wypadł Reaper, 62 ścieżki. No i tutaj wielka przepaść do aplikacji Bitwig, 51 ścieżek, Studio One 48 ścieżek i na końcu mojej listy Ableton Live z wynikiem 47 ścieżek. Wszystkie te przed chwilą wymienione aplikacje pracowały dokładnie w tym samym trybie ASIO 512 sampli i można powiedzieć, że jest to porównanie liniowe, ponieważ mam tu jeszcze dwa wyniki, które są dosyć specyficzne. Reaper oferuje specjalny tryb drugiego bufora,
bufora o znacznie większym rozmiarze niż ten podstawowy SEO, który pozwala pracować ścieżką, które mogą być odtwarzane nie w czasie rzeczywistym, w większym buforze. To daje znacznie większą przestrzeń procesorowi do przeliczeń i na ewentualne obsuwy z powodu latencji. Także w trybie Anticipative Reaper osiągnął bardzo dobry efekt, 78 ścieżek. Tak samo Studio One w trybie Extra Buffer, to jest mniej więcej coś podobnego do Anticipative Mode w Reaperze. No tutaj Extra Buffer dla Studio One to jest 2048 sampli i tutaj w tym trybie Studio One osiągnął lepszy dla siebie wynik, 64 ścieżki z 48, które miał w 512 SEO, czyli skok no, znaczny, ponad 20%. Jeszcze może słowem komentarza do tych trybów ekstra. Samplitude też posiada taki tryb, można go ustawić nawet powyżej 8000 sampli, no tylko z doświadczenia wiem, że to akurat już nie przynosi jakichś specjalnych rezultatów. Optymalna wartość to jest mniej więcej od 1000 do 2000 sampli, to już jest taka wartość, która naprawdę pozwala procesorowi dać możliwości 100% rozwinięcia skrzydeł i wykorzystania maksymalnie swojej mocy bez względu na rodzaj obliczeń. Aplikacje, które tego trybu nie posiadają, muszą niestety polegać na podstawowym buforze ASIO. Jak mogliście zobaczyć w moim teście, programy DAW jednak różnią się wydajnością. Niekiedy dość znacznie, są to różnice rzędu kilkudziesięciu procent. No, jeżeli mówimy o sytuacji, w której możemy aplikować 47 kopii ścieżek w stosunku do programu, który może odtworzyć bez zająknięcia mniej więcej 70 wtyczek, to jest to różnica znaczna. Szczególnie jeżeli tworzymy dość złożone projekty, które no, są wymagające dla komputera i często oscylujemy gdzieś w granicach 70-80% użycia procesora. Ma to wtedy ogromne znaczenie, jak program DAW dysponuje tymi zasobami. Wtedy no, jedynym sposobem, żeby poszerzyć troszeczkę bufor pracy, jest właśnie zwiększenie bufora ASIO do pracy podczas miksu lub po prostu zamrażanie ścieżek, które zredukuje do zera obciążenie danej ścieżki. Niektóre programy DAW mają świetną funkcję zamrażania konkretnych wtyczek na jednej ścieżce, że nie musimy frizować całej ścieżki, tylko możemy zafrizować konkretne elementy w tej ścieżce, które są najbardziej obciążające. Z reguły są to instrumenty VSTi lub jakieś bardzo procesorożerne efekty, które wymagają dużego bufora pracy, szczególnie wtyczki, które pracują z dużym nadpróbkowaniem. Wtedy możemy się ratować w ten sposób, ale w momencie, kiedy chcielibyśmy mieć projekt totalnie online, czyli w 100% czasie rzeczywistym, no musimy liczyć się z tymi zasobami, kupić szybszy procesor lub po prostu lepiej dysponować tymi zasobami w programie DAW. Nawiasem rzecz biorąc, dzisiejsze komputery są coraz szybsze. Wydawałoby się, że w dzisiejszych czasach coraz mniejsze znaczenie ma wydajność programu jako tako, optymalizacja programu, ponieważ mamy dostęp do coraz większych procesorów. No, 16 rdzeni to nie jest żaden luksus. W tym momencie można sobie pozwolić na 64-rdzeniowe procesory, na których można to obciążenie rozłożyć bardzo łagodnie. Wprawdzie te procesory mają trochę mniejsze zegary, w związku z czym charakteryzują się mniejszą wydajnością na rdzeń, co jest istotne akurat w przypadku przetwarzania audio. No ale nowej generacji procesory, które mają bardzo dużo rdzeni, nawet na pojedynczych rdzeniach oferują już taką wydajność, która jeszcze 4 lata temu czy 5 lat temu była nie do pomyślenia, nawet w tych najszybszych procesorach desktopowych. Także optymalizacja programu ma no tutaj drugorzędne znaczenie, ale w sytuacji, kiedy mamy 8-rdzeniowy procesor, no sytuacja się zupełnie zmienia. Musimy tą wydajność tych rdzeni wykorzystać optymalnie, jak tylko można. Jeżeli informacje zawarte w tym filmie były dla Was ciekawe, polubcie ten film, zasubskrybujcie mój kanał, udostępnijcie ten film szerzej, aby więcej ludzi mogło się o tym filmie dowiedzieć. Ja tymczasem dziękuję Wam za uwagę, no i do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!